wczesne lata 60. XX wieku. Działające w Pasadenie Jet Propulsion Laboratory, JPL, niedawno wchłonięte przez świeżo upieczoną organizację rządową pod długą i niezbyt znaną nazwą National Aeronautics and Space Administration, otrzymuje nowy projekt. Misja Ranger nie ma na celu wysłania człowieka ani na Księżyc, ani nawet w kosmos. Jedyne, co naukowcy mieli wtedy na celu, to wystrzelić w kierunku Księżyca sondę, zrobić zdjęcia, a następnie rozbić się o powierzchnię ziemskiego satelity. JPL próbowało 6-krotnie na przestrzeni 3 lat i niestety za każdym razem próby kończyły się niepowodzeniem. Jak to w każdej branży, również w nauce, pieniądze są skończone i ubywa ich bardzo szybko. Dlatego też po 6 nieudanych próbach zdecydowano, że jeżeli misja numer 7 zakończy się niepowodzeniem, cały program zostaje zamknięty, a przyszłość JPL stanie pod znakiem zapytania. Jakkolwiek chciałbym, żebyście się teraz zastanawiali, czy próba numer 7 się powiodła, czy też nie, to samo istnienie JPL dziś zdradza zakończenie tej historii. Próba ta fotografowała Księżyc z sukcesem aż do momentu uderzenia w jego powierzchnię. Nie obyło się jednak bez pewnej zagadki. Naukowcy bowiem, analizując, co zostało zmienione w próbie numer 7 względem próby numer 6, odkryli, że nic istotnego. Tak naprawdę jedyne, co różniło te dwie próby, to to, że operatorzy w Centrum Kontroli Misji jedli orzeszki. A że w JPL humoru nie brakuje, od tamtego momentu w Centrum Kontroli Misji, podczas każdej próby i każdego ważnego wydarzenia, wszyscy obowiązkowo jedzą tak zwane orzeszki szczęścia. Lucky Peanuts zasłużyły nawet na swoją gablotę i specjalne miejsce w Centrum Kontroli Misji. A opowiadam wam o tym dlatego, że możecie sobie wyobrażać, że moja droga do NASA lub wasza droga do NASA będzie wyglądać bardzo podobnie jak misja Ranger. To znaczy, że będzie wymagać wielu prób zakończonych niepowodzeniem, a na samym końcu o waszym sukcesie zadecyduje czynnik, na który zupełnie nie mieliście wpływu. A ja dzisiaj w kontrze do tej popularnej opinii chciałbym pokazać wam pewną drogę i dać parę rad, jak zwiększyć swoje szanse na wymarzony staż. Nie pozostaje mi nic więcej, jak zaprosić was do oglądania. Ale najpierw chodźmy do JPL. Cześć, jestem Grzegorz i jestem stażystą w Jet Propulsion Laboratory, czyli JPL. Dla tych, którzy nie wiedzą, to laboratorium NASA, które wystrzeliło w kosmos takie rzeczy jak Voyagery albo Curiosity. Myślę, że kosmosem interesowałem się od dziecka, a mianowicie od momentu, kiedy to moi rodzice zostawiali mnie przed telewizorem i oglądałem Discovery Science. Myślę, że młode dzieci mają do wyboru dwie gildie. Jedna to kosmos, a druga to dinozaury. A ja nigdy nie lubiłem dinozaurów. Szczerze mówiąc, to nigdy nie przypuszczałem, że moja ścieżka kariery doprowadzi mnie do JPL. Zajmuję się bowiem modelowaniem ziemskiej atmosfery, zmianami klimatu i pyłami zawieszonymi. Niemniej jednak atmosfera nie występuje tylko na Ziemi, również na innych planetach. O ten staż starałem się około roku. Potrwa 4 miesiące, a trwa już 3. Skończy się w lutym, więc już niedługo. Patrząc na ten cały proces z perspektywy czasu, myślę, że bardzo przydałoby mi się rady albo jakieś informacje od osoby, która cały ten proces już przeszła, mianowicie całe te wszystkie kroki aplikacyjne i
mogłaby mi doradzić, na czym powinienem się bardziej skupić, na czym mniej. Dzięki temu cała ta przygoda byłaby dużo mniej stresująca, a uwierzcie mi, była bardzo stresująca. I tutaj gładko przechodzimy do motywacji, która stoi za nagrywaniem tego filmu. Mianowicie ja się aktualnie stałem taką osobą i chciałbym podzielić się z wami, ze wszystkimi zainteresowanymi stażem w NASA albo ogólnie karierą w sektorze kosmicznym, właśnie takimi przydatnymi informacjami. Chciałbym też wspomnieć, że nie szukam rozgłosu ani zarobku, co pewnie brzmi trochę dziwnie z ust osoby, która nagrywa swoją twarz na YouTube, wiem. Niemniej jednak tej inicjatywy nie sponsoruje żadna organizacja, czy to prywatna, czy to publiczna. Nie pobieram pieniędzy od żadnej fundacji oraz wyłączyłem monetyzację w tym filmie. Chodzi mi głównie o to, że jakkolwiek staż w NASA i praca w NASA brzmi kosmicznie, to uważam, że staż w tym miejscu jest osiągalny i więcej osób z Polski powinno starać się o takie doświadczenia. Sektor kosmiczny szuka aktualnie ludzi z każdego zakątka nauki. Chemików, fizyków, biologów, matematyków, informatyków, a nawet ekonomistów, psychologów i architektów. Tak więc jeżeli robisz jakikolwiek projekt, zastanów się, czy nie można byłoby go wykonać w kosmosie. Gwarantuję ci, że gdzieś na świecie jest już grupa badawcza, która dokładnie się tym zajmuje. A teraz przenieśmy się gdzieś indziej ze względu na to, że trochę mi niewygodnie na tych kamulcach, więc chodźmy. Cześć, jestem tu nowy i chciałbym poznać lepiej wasz obóz. No trudno, mamy golden hour i będę prześwietlony. Mając za sobą taki ogólny wstęp, chciałbym powiedzieć nieco więcej o samym programie stażowym i jak się tutaj w ogóle dostałem. Program edukacyjny, na którym jestem, jest dosyć unikalny i wyróżnia się od tych, które możecie znać z innych ośrodków naukowych. Zwykle, jeżeli chcemy się gdzieś dostać na staż czy jakikolwiek inny program, to strona kieruje nas na jakąś zakładkę typu Jobs albo Opportunities, gdzie możemy zaaplikować na wybraną pozycję i następnie przejść jakąś rekrutację. JPL Visiting Student Research Program, czyli JVSRP, działa nieco inaczej. Rekrutacja jest otwarta cały rok, a osoby kandydujące mogą sobie wybrać, jak długo będą chciały tutaj zostać. Najkrótszy staż, jaki znam, to mojej znajomej z Francji, która była tu około 3 tygodnie, a najdłuższe trwają około rok. Zapewne zastanawiacie się teraz, skoro osoby aplikujące mają taką dowolność w wyborze takich kluczowych warunków stażu, to jaki jest haczyk? No, są nawet dwa. Pierwszym z nich jest fakt, że to na tobie spoczywa obowiązek znalezienia sobie tak zwanego mentora, czyli osoby, która będzie działała trochę jak promotor i będzie twoim opiekunem tutaj w JPL. Drugim haczykiem są fundusze, których zdobycie również jest twoim zadaniem, a nie jest to mało pieniędzy, bo minimum $2400 na miesiąc pobytu. Dodatkowo fundusze to muszą pochodzić z finansowania zewnętrznego, czyli to nie mogą być pieniądze, które dała ci twoja babcia lub dziadek pod choinkę. Pozostałe wymagania dla Polaków to: trzeba być na inżynierce, magisterce, licencjacie lub doktoracie, trzeba posiadać ubezpieczenie zdrowotne na czas pobytu w USA i trzeba posiadać minimum 3.0 GPA. Jeżeli nie wiecie, czym jest GPA, to tutaj załączę trochę informacji na ten temat. Jak widzicie, nie brzmi to aż tak strasznie. Samo JPL zachęca, żeby wysyłać paczkę z dokumentami na podanego przez nich maila, ale jednocześnie zaznacza, że aplikacji jest na tyle dużo, że czasy oczekiwania są bardzo, bardzo długie. Dlatego też moim zdaniem lepiej poświęcić ten czas na poszukiwanie ewentualnego mentora. Tak się bowiem składa, że ta osoba może zaprosić was na program JVSRP i wtedy ścieżka aplikacyjna jest mocno ułatwiona. Ja dostałem się tutaj właśnie poprzez zaproszenie. Moim mentorem jest Marcin, absolwent IGF-u, z którym pracowałem około 2 lata przed przyjechaniem tutaj. W pewnym momencie pojawił się pomysł, żebym go tutaj odwiedził, co jest naturalną kontynuacją naszej współpracy. A teraz porozmawiamy więcej na temat tego, w jaki sposób wy możecie znaleźć swojego mentora. Chcę zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów w dolnej części miasta. Chyba nie jest aż tak źle. Chyba możemy sobie pozwolić na porozmawianie o zdobywaniu mentora w bardziej zacienionych warunkach. Znalezienie mentora powinno być pierwszym, a jest najważniejszym krokiem na całej ścieżce aplikacyjnej. Mając już zaproszenie od NASA, łatwiej prosić o ewentualne fundusze. Ja swojego mentora Marcina poznałem dlatego, że jest absolwentem IGF-u i jest znajomym mojego promotora, z którym aktualnie pracuję również w IGF-ie.
Gdybym miał jednak doradzić, jak szukać mentora zupełnie z zewnątrz, to zacząłbym od strony JPL, na której jest wykaz wszystkich pracowników sekcji i dywizji. Znajdźcie grupę badawczą, która robi to, co was interesuje. Poszukajcie projektu, do którego możecie coś dodać lub w którym czulibyście się komfortowo. Jeżeli macie już osoby, które mogłyby być waszymi potencjalnymi mentorami, to teraz trzeba się przygotować na mały szok kulturowy. W Polsce uczymy się, że załatwianie czegoś przez znajomości to raczej pójście na łatwiznę, kojarzy się pejoratywnie i w ogóle od razu chodzi o nepotyzm. W Ameryce załatwianie rzeczy poprzez znajomości lub ogólnie pojęty networking jest na porządku dziennym i jest główną metodą, jakiej używa się, żeby załatwiać tutaj sprawy. Im lepsi będziecie w pisaniu maili, skakaniu od osób do osób i networkowaniu, tym szybciej dotrzecie do ludzi, których sobie wybraliście. Zacznijcie od swojego najbliższego otoczenia. Czy w waszej jednostce są osoby, które wyjeżdżały często za granicę? Może jest ktoś, kto często wyjeżdża na konferencje naukowe? Albo może są absolwenci, którzy aktualnie pracują już za granicą? Zapytajcie swojego promotora lub innych pracowników, żeby poznali was z tymi osobami. Może uda się umówić spotkanie we troje? Na tym spotkaniu mówicie, że staracie się o staż w JPL, że macie taki i taki projekt i jesteście zainteresowani tym i tym. Jest bardzo prawdopodobne, że nie dostaniecie kontaktu do JPL, NASA albo nawet do USA, ale możliwe, że dostaniecie kontakt zagraniczny, na przykład do ESY albo nawet w Polsce, do Polsy albo CBK, który zbliży was do tego waszego. Powtarzajcie ten krok ponownie. Nie bójcie się prosić o przedstawienie was kolejnym osobom albo o kolejne spotkania. Tak się właśnie tworzy kontakty. Jeśli trafiliście na ślepy zaułek, nie szkodzi. Przetarliście parę szlaków i nawiązaliście kontakt z osobami, które poświęciły wam czas, zupełnie was nie znając. To są właśnie ludzie, z którymi warto współpracować. Ten proces może trwać długo i czasami możecie potrzebować przerwy. Niemniej jednak warto go kontynuować. Jeśli uda wam się w końcu trafić na osobę, która jest w stanie połączyć was z tą, której szukaliście w JPL, to świetnie. Ale pamiętajcie, że to dopiero połowa sukcesu. Bardzo możliwe, że się pomyliliście i wasz projekt nie pasuje do tego, czym ten ktoś się zajmuje. Nie szkodzi. Macie kontakt do osoby w JPL, która zajmuje się mniej więcej tym, co wy? Korzystajcie z tego. Zapytajcie, czy możecie przydać się w jakiś inny sposób. Albo może dostaniecie kontakt do jeszcze kogoś innego, kto będzie dla was lepszym wyborem. Będziecie mieli około 15, może 30 minut z tą osobą? Wykorzystajcie każdą minutę mądrze. No, i tak wyobrażam sobie drogę mniej więcej z zewnątrz. Na szczęście mamy w JPL garstkę Polaków. Zapytałem ich o to, czy byliby chętni służyć pomocą w nawiązywaniu kontaktów z innymi pracownikami JPL i listę maili, na które możecie pisać, zamieściłem w opisie. Proszę was jednak, przed kontaktem bądźcie przygotowani. Miejcie pomysł na siebie i na swój projekt. Zróbcie research, kogo dokładnie szukacie, a kogo nie. To nie są wasi doradcy zawodowi. To są zajęte osoby, które są chętne wam pomóc, ale w określonym zakresie. Na koniec możecie skontaktować się ze mną. Jeżeli nie wiecie, czy wasz projekt się nadaje, czy w ogóle zaczynać tą podróż i czy jesteście już gotowi, chętnie posłużę poradą. Napiszcie na przykład w komentarzu, a ja postaram się odpisać w skończonym czasie. Miejcie jednak na uwadze, że też mam swoje obowiązki, niemniej jednak postaram się odpisać z większym lub mniejszym opóźnieniem. A teraz chodźmy i pokażę wam moje biuro. Co wy robicie w mojej kuchni? Zawsze chciałem zrobić to przejście. Próba dźwięku. Kiedyś ktoś mądry powiedział, że jak się nagrywa w takich warunkach, to warto coś puścić na monitorze. To puśćmy sobie coś. Yeah. Witam w moim biurze. Kiedy już znajdziecie sobie mentora, będzie ta osoba musiała wrzucić do wewnętrznego systemu JPL dokument, który nazywa się Announcement of Opportunity. I będzie to pismo, w którym zawrze krótki opis waszego projektu oraz parę wymiernych celów, które chcecie podczas swojego stażu osiągnąć. Następnie to pismo zostanie użyte jako oficjalne zaproszenie dla ciebie. Od tego momentu zaczną się z tobą kontaktować różne osoby z JPL. Z Office of Immigration, Cyber Security, Educational Office itd. itd. Pierwszą z rzeczy, którą trzeba będzie zrobić, jest wypełnienie średnio krótkiego formularza, w którym zawrzesz swoje dane, skan paszportu, CV, wykaz ocen i inne potrzebne informacje.
Trzeba będzie również potwierdzić daty przyjazdu i wyjazdu, zdefiniować preferowany system operacyjny oraz sprzęt, którego chcesz używać i odpowiedzieć na wiele pytań, które JPL będzie ci zadawać. Brzmi przytłaczająco, wiem, ale nie martw się, bo przez te wszystkie kroki JPL będzie prowadził cię za rękę. Pilnuj tylko, żeby sprawdzać często, dość często swojego maila, ze względu na to, że wiele z tych formularzy ma ograniczony czas na wypełnienie, na przykład 24 godziny lub 72 godziny. Następnie NASA będzie potrzebować nawet 2 miesięcy na zweryfikowanie tych informacji i jeżeli wszystko będzie się zgadzać i wszystkie wymagania zostaną spełnione, to JPL pogratuluje ci przyjęcia, przejścia tego etapu i poprosi cię o 3 dokumenty. Pierwszym z nich będzie list polecający od twojego promotora, drugim będzie tak zwany proof of funding, czyli dokument potwierdzający, że dysponujesz funduszami w wysokości co najmniej 2400 zł na miesiąc pobytu oraz twój aktualny spis ocen. Na ten krok możesz poświęcić tyle czasu, ile chcesz, niemniej jednak ja proponuję skończyć go przynajmniej 3 miesiące przed datą rozpoczęcia stażu. Powód tego jest bardzo prosty, procedury związane z wizowaniem mogą zająć naprawdę dużo czasu. Możesz poprosić o tak zwaną warunkową ofertę pracy, której możesz użyć do zdobycia finansowania. A skoro mowa o finansowaniu, to pora porozmawiać o pieniądzach. Złoto? Wszyscy chcemy złota. Pozwólcie, że puszczę coś ciekawszego na tym monitorze. Mam jajra. Zwykłe jajra? Nie, to są złote jajra. Zanim porozmawiamy, mały disclaimer. O fundusze na taki wyjazd dużo łatwiej, jeżeli jest się na doktoracie. I mam to na myśli dużo, dużo łatwiej. Niestety, wiedz, że jeżeli jesteś na studiach magisterskich, inżynierskich lub licencjackich, będzie ci dużo trudniej znaleźć pieniądze na taki wyjazd. Dla pocieszenia dodam, że aktualnie zbieram informacje na temat możliwych programów, na które możecie zaaplikować, jeżeli jeszcze nie jesteście na doktoracie. Mam nadzieję stworzyć materiał podobny do tego, maksymalnie 3 miesiące od publikacji tego materiału, skupiony głównie właśnie na takich programach. I jeżeli już go stworzyłem, to powinien być tutaj. Niemniej jednak, jeżeli jesteś osobą, która nie jest na doktoracie, zachęcam cię do pozostania, bo może dowiesz się czegoś ciekawego. Koniec disclaimera. Istnieje dużo możliwości zdobycia funduszy na tak zwaną mobilność doktorantek lub doktorantów. Ja skorzystałem, mam wrażenie, z najprostszego, czyli mikrograntu IDUP na Uniwersytecie Warszawskim. Nabór wniosków jest ciągły i odbywa się w tak zwanych etapach. Można wnioskować na różne działania, na przykład na proofreading artykułu, na dofinansowanie wyjazdu na konferencję zagraniczną albo na krótko- i długoterminowy wyjazd zagraniczny. Ja skorzystałem właśnie z opcji na wyjazd długoterminowy, czyli taki powyżej 90 dni i wtedy przysługuje wam nawet 50 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę koszty przelotu, wystarcza to na około 4 miesiące pobytu w JPL. Minusem tego rozwiązania jest to, że nie możecie tych funduszy użyć na koszty związane z wizą, które są dosyć spore, bo to około 2000 zł, oraz na koszty związane z ubezpieczeniem zdrowotnym, które w USA jest niezbędne. Mi się poszczęściło ze względu na to, że UW wprowadziło program ubezpieczeń zdrowotnych dla doktorantek i doktorantów, więc mam świadczenia, ale nic za nie płacę. Dodatkowo moje koszty wizowania pokryła kierowniczka projektu, w którym kiedyś pracowałem, za co bardzo dziękuję. Innymi metodami na zdobycie finansowania jest na przykład program Beckera NAVY, na który można aplikować raz w roku, ale za to możliwości są wyższe i z tego co słyszałem, swoboda wydawania tych funduszy również jest zwiększona. Podobnym programem jest program Fulbrighta, nazywa się on Fulbright Junior Research Award. Podobne warunki jak NAVA z tego co słyszałem, ale jest to ograniczony program tylko i wyłącznie do właśnie wyjazdów na USA, więc konkurencja mniejsza. Może większe prawdopodobieństwo zdobycia? Linki do wszystkich programów, o których mówię, oczywiście podam wam w opisie. Inne możliwości, które widzę, to użycie grantu swojego promotora. Jeżeli jesteście na doktoracie finansowanym na przykład z Opusa, bardzo prawdopodobne, że wasz promotor ma jakieś fundusze na wyjazdy. Może nie będzie to 50 tysięcy i nie pozwoli wam to przyjechać tutaj na 4 miesiące, ale wyjazdy 2-miesięczne lub nawet 1-miesięcznie według mnie też mają sens. Kolejny pomysł, który widzę, to użycie funduszy z grantu Preludium, zakładając, że go dostaniecie, co wcale dobrym założeniem nie jest, patrząc na wyniki ostatniej edycji. No i ostatnim pomysłem jest szukanie funduszy wśród jakichś prywatnych organizacji lub prywatnych fundacji.
I to tak naprawdę wszystkie drogi, które aktualnie widzę. Jeżeli znacie jakąś inną lub znacie jakąś osobę, której mogę się poradzić w tej kwestii, dajcie mi proszę znać, może być w komentarzu, może być w wiadomości prywatnej, ze względu na to, że każda taka informacja jest w tym momencie dla mnie na wagę złota. Mając fundusze i zaproszenie, tak naprawdę jesteśmy gotowi na naszą przygodę. A gdzie lepiej rozmawiać o naszej przygodzie, jak nie przy Voyagerze 1? Chodźmy więc. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Wybaczcie za zmianę ubioru, ale jest tutaj dosyć chłodno. Jestem aktualnie w audytorium Von Karmana, tego od stałej Von Karmana, i za mną jest replika Voyagera 1, no i 2 też. Zawsze chciałem powiedzieć coś jak polski Tom Scott. Jestem właśnie wewnątrz elektrociepłowni w Gliwicach. Jeżeli macie już potwierdzenie otrzymania swoich funduszy, należy wypełnić formularz Proof of Funding, który powinniście otrzymać w jednym z maili od JPL. Składacie wszystkie 3 dokumenty w paczkę i wysyłacie w mailu. Parę dni później lub tygodni JPL powinno wrócić do was z decyzją, czy jesteście przyjęci, czy też nie. Jeżeli decyzja jest pozytywna, gratulacje. Większość pracy jest już za tobą. Teraz rozpoczyna się przygoda z wizą, miejscem zamieszkania, czy też transportem. Pokrótce. Z biura imigracyjnego JPL skontaktuje się z tobą osoba, która przekaże ci tak zwany formularz I-20, którego użyjesz, żeby zdobyć wizę typu F1. Zapoznaj się z tym, co jest tam napisane. Jest tam bardzo dużo przydatnych informacji. Teraz możesz rozpocząć aplikację o wizę w ambasadzie USA w Warszawie. Nie jest to aż tak trudne, jak może się wydawać. Niestety wiąże się z wypełnieniem kolejnej masy dokumentów. Niemniej jednak są gotowe poradniki i jeden z nich, który uważam za najlepiej oddający całą procedurę, umieściłem w opisie. Jeżeli wszystkie dokumenty zostały wypełnione poprawnie i wszystkie koszta opłacone, to większość pracy jest już za tobą. Wystarczy poczekać na umówione spotkanie z konsulem. Jeżeli poprawnie odpowiesz na wszystkie jego pytania, to otrzymasz wizę F1. A teraz chyba muszę stąd wyjść, bo chyba mnie wyganiają. Okej, tutaj jest chyba najbezpieczniej. Widzicie, jak się poświęcam? To jest... Widzicie te kolce? To jest... Ja siedzę na tym w tym momencie. Masz już wizę w paszporcie, formularz I-20, zaproszenie od JPL oraz fundusze? No to super. To teraz możesz zaczynać przygodę ze znalezieniem lokum oraz lotów do Los Angeles. I chętnie się podzielę z wami również informacjami na ten temat, ale to już zostawię na kolejne wideo. Ten materiał nie ma służyć temu, żeby prowadzić was za rękę. Każdy z was chce dostać się na staż do NASA i musicie rozpychać się łokciami, nawiązywać kontakty i każdy z was musi wykuć jakąś swoją własną ścieżkę, która zaprowadzi was na wasz wymarzony staż. Nie wstydźcie się zagadywać do bardziej doświadczonych pracowników naukowych. Jeżeli was zbędą, to i tak nie było sensu z nimi współpracować. Mnie się udało, bo byłem uparty, konsekwentny i mi się przyfarciło. Niemniej jednak byłoby mi dużo łatwiej, jeżeli miałbym dostęp do takiego tutoriala, który teraz dla was tworzę. Piszcie komentarze, postaram się na nie odpowiedzieć. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, również napiszcie do mnie, postaram się jakoś pomóc. Pamiętajcie o historii, którą opowiedziałem wam na samym początku. JPL potrzebował 6 porażek, żeby uderzyć w księżyc i zrobić parę fotek i sprawić, żeby orzechy były sławne. Więc bardzo często porażki uczą nas więcej niż sukcesy. I myślę, że to jest dobra myśl, żeby zakończyć ten materiał. Trzymajcie się, trzymam za was kciuki, uważajcie na siebie i powodzenia. A teraz, żeby stało się zadość moim ambicjom reżyserskim, to zrobię sobie outro. Elo. Ale mi ścierpła noga. Idzie Krześ, przez wieźworek piasku niesie, a przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem. Piasku mniej nosić żej. Cieszy się głup tasek, do domu wrócił, worek zrzucił. Ale gdzie ten piasek? Wraca Krześ przez wieś, zbiera piasku ziarnka. Pomalutku, pomaluśku zebrała się miarka. Wraca Krześ przez wieś, zbiera piasku ziarnka. Pomaluśku zebrała się miarka.
idzie grześ, przez wieźworek piasku niesie. A przez dziurkę piesek ciurkiem sypie się, zagrze się piasku mniej. Nosi drzej, cieszy się głup ptasek. Do domu wrócił, worek zrzucił, ale gdzie ten piasek? Wraca grześ przez wieś, zbiera piasku sianka. Po maluśku zebrał.